paru lat obserwujemy wzrost nastrojów nacjonalistycznych, wzrost ekstremizmu prawicowego. Dotyczy to zarówno Polski, jak i innych państw europejskich. Kontekstem dla tego zjawiska jest przede wszystkim kryzys ekonomiczny, który trwa od 2007 roku i nie może się skończyć. Nie może się skończyć przede wszystkim za sprawą neoliberalnej polityki, za pomocą której rządy europejskie i sama Unia Europejska zarządza tym kryzysem. Konsekwencją tego zarządzania jest pogłębianie się nierówności, pogłębianie się niestabilności, zagrożeń, poczucia zagrożenia u większości mieszkańców naszego kontynentu. Widać to także w Polsce, chociaż w Polsce ten kryzys ma charakter taki pełzający. Niemniej wszystkie wskaźniki pokazują, że i bezrobocie, i destabilizacja stosunków pracy, i zagrożenie praw lokatorskich jest coraz boleśniej odczuwane przez coraz większe grupy społeczne. I to wszystko przekłada się na wzrost nastrojów prawicowych. Natomiast wydaje mi się, że znacznie niebezpieczniejsze od ugrupowań, kibiców, skinów, ludzi, którzy zwołują się pod brunatnymi sztandarami, jest ewolucja klasy politycznej, ewolucja establishmentu polskiego, która ewidentnie przebiega taką trajektorią coraz bardziej w stronę rozwiązań skrajnie prawicowych. Widać to w polskiej polityce imigracyjnej, która odpowiada postulatom bardzo wielu ugrupowań skrajnej prawicy w Europie. Także, jak sądzę, tych ugrupowań, które w Polsce zagospodarowują te część sceny politycznej. Widać to także w czymś, co nazywamy polityką historyczną, czy też symboliczną. Od kilku lat prezydent Komorowski włącza tradycję nacjonalistyczną, antysemicką, z takimi postaciami jak Roman Dmowski, do oficjalnego panteonu tradycji politycznej, która jest afirmowana przy okazji takich świąt jak 11 listopada. Z jednej strony to jest oczywiste, że trzeba się przeciwstawiać wszelkim przejawom skrajnej prawicy w formie bardzo zdecydowanej i radykalnej. Natomiast z drugiej strony jest oczywiste, że należałoby, myśląc o zatrzymaniu wpływów skrajnej prawicy w Polsce, przede wszystkim skierować swoją energię na ten poziom przyczyn strukturalnych, które sprawiają, że rozwój skrajnej prawicy jest możliwy. No i tutaj niewątpliwie kwestie takie jak przeciwstawienie tej neoliberalnej polityce zarządzania kryzysem, jakiejś alternatywy społecznej, jest absolutnie kluczowa. To uważam, że jest najważniejsze, więc prawa pracownicze, prawa społeczne, takie jak chociażby prawa lokatorskie czy prawa emeryckie, z drugiej strony obrona praw imigrantów. To są te sfery, które wydają się być absolutnie kluczowe dla powstrzymania rozwoju faszyzmu i w Polsce, i w całej Europie.